Bardzo proszę. Panie marszałku, szanowni państwo, panie ministrze, chwali się pan otwieraniem nowych muzeów, a nie dbacie o piękne nasze zabytki muzealne. Mam na myśli zabytkowy most w Czewie przez Wisłę. W marcu tego roku wiceminister Sellin ogłosił, że most czewski stanie się oddziałem Muzeum II wojny światowej, o co zabiegaliśmy od lat. Nawet Platforma złożyła odpowiedni projekt ustawy, żeby przejąć jako muzeum oddział Muzeum II wojny światowej, ponieważ starostwo nie jest w stanie ponieść kosztów dalszego remontu. Za rządów Platformy Obywatelskiej pierwszy etap remontu został ukończony, natomiast potem wszystko stanęło. Pytam się, czy kiedy wreszcie ruszy ten remont, bo zostało przekazane tylko 64 miliony, brakuje jeszcze 140 milionów do ukończenia i kiedy planowane jest ukończenie remontu mostu i otwarcie tam filii muzeum. Dziękuję to, co serdecznie zapowiedział pan minister Sellin. Dziękuję bardzo.